Cześć, z tej strony Marcin, drugie zdanie od Bartka w ramach darmowych korepetycji. Znowu funkcja kwadratowa i znowu zadanie wcale nie takie proste. Pomimo tego, że wystarczy tylko to teoretycznie narysować. Ale mówię, nie jest to takie proste. Zaczynamy. W prostokątnym układzie współrzędnej narysuj zbiór tych wszystkich punktów, których o współrzędnych B i C, dla których różne pierwiastki x1, x2 równania. Ja to równanie sobie oczywiście przepiszę, czyli mamy... Albo nie, x kwadrat minus b, x minus 2c równa się 0. Spełniają jakiś tutaj taki warunek. Ja przepiszę sobie ten warunek. x1 plus x2 do trzeciej jest mniejsze od x1 do potęgi trzeciej plus x2 do potęgi trzeciej minus 6. Ok? Oczywiście po lewej stronie jest wzrost skróconego mnożenia na trzecią potęgę, czyli to będzie x1 do trzeciej dodać 3x1 kwadrat x2, dodać 3x1, x2 kwadrat, dodać x2 do potęgi trzeciej, mniejsze x1 do trzeciej plus x2 do trzeciej minus 6. Ok, dobra. To oczywiście się super skraca i no i to się super skraca. I teraz z tego przed nawias wyciągniemy sobie 3. x1, x2. W nawiasie nam zostanie, tu nam zostanie x1, a tu nam zostanie x2. Ok? No i to ma być oczywiście mniejsze od minus 6. Podzielimy to sobie przez 3. I teraz tak, zamiast x1, x2, oczywiście co napiszemy sobie, że to są wzory wieta. Czyli to jest minus b przez a. Czyli mamy tak, bo trójka znikła, tak, bo podzieliliśmy przez 3. Czyli zamiast x1, x2 mamy, sorry, x1 razy x2 to jest przez c przez a. Czyli tu mamy c przez a, natomiast tu w nawiasie mamy minus b przez a, tak? Mniejsze minus 2. I teraz uwaga, pewien haczyk, znaczy haczyk, nie haczyk. Tu we wzorze jest x kwadrat minus bx minus 2c. To znaczy, że b równa się w cudzysłowie minus b. To znaczy, że b równa się minus b, czyli tu będzie plus, a c równa się minus 2c, tak? Czyli tu będzie minus 2. Ok? Dobra. Czyli podzielimy sobie to jeszcze przez minus 2, bo to się skasuje i to się skasuje i tu będzie co? C razy b, a to jest oczywiście jedynka, czyli tu będzie przez 1, jest mniejsze od, wróć, jest większe od jedynki, bo jak dzielimy przez liczbę ujemną, to oczywiście... To oczywiście znak w drugą stronę. Podzielimy to sobie jeszcze przez B, czyli z tego nam wychodzi, ja to może machnę na zielono, mam zielony wykres, że C ma być większe od 1 przez B. I teraz co my robimy, żeby to narysować? Pierwszą rzeczą, jaką robimy, żeby to narysować, to oczywiście zobaczcie, że mój wykres jest, tu jest B na X, a tu jest C na Y, tak? Czyli to jest tak, jakbym miał narysować w tym momencie y jest większe 1 przez x. Czyli rysuję sobie funkcję 1 przez x, oczywiście tabeleczką, to jest ta zielona hiperbola. Dla jedynki 1, dla dwójki 1 druga, dla czwórki 1 czwarta, dla jednej drugiej 2, tak, dla jednej czwartej 4 i tak dalej. No i teraz pytanie, które to są punkty. No, podstawmy, powiedzmy ten punkt. Czyli za x podstawi, a za nie wolno mi tego punktu podstawić, to podstawmy ten punkt. Za x podstawimy 1, czyli będzie 1 przez 1, a za y podstawiamy 0. 0 nie jest większe 1 przez 1, czyli ten punkt nie może należeć. To znaczy, skoro ten punkt nie może należeć, to już skasuję, to znaczy, że wszystkie te punkty będą należeć. Tu i po tej stronie oczywiście. Tak? Czyli jakby na zewnątrz, czy też po tych stronach, a nie te w środku. Tak? Nie te. O. No bo jeżeli ten jeden nie należy, to znaczy, że całe te wszystkie nie należą. Tak, można fajnie sprawdzać, która to jest część. Ok, to jest jedna rzecz. Druga kwestia teraz mamy tak, bo to mamy na wykresie, więc to sobie zostawmy, więc to jest ok. Ale jeszcze jest jeden warunek oczywiście i po to jest ta niebieska hiperbola narysowana. Zaraz zobaczycie, że no mają być dwa pierwiastki, tak? To znaczy, że skoro mają być dwa pierwiastki, to oczywiście delta ma być większa od zera, więc policzmy sobie tą deltę. B kwadrat, czyli minus b do kwadratu, to oczywiście dalej jest b kwadrat.
minus 4 razy a, czyli 1, i razy c, czyli minus 2c. Czyli mamy b kwadrat plus 8c ma być, bo ta delta ma być większa od 0, tak? Czyli mamy właśnie sprawdzić, kiedy ona jest większa od 0, czyli kiedy b kwadrat plus 8c jest większe od 0, czyli kiedy 8c jest większe od minus b kwadrat, i przy podzieleniu przez 8, kiedy c jest większe minus b kwadrat przez 8. I znowu, c to jest y, b to jest x. I to by było tak samo, jakbyśmy mieli narysować parabolę y większe minus x kwadrat przez 8. Tak? Przy takich oznaczeniach. No ta parabola jest oczywiście tu. No i y mają być powyżej tego. To oczywiście y mają być nad parabolą. Czyli ta część. Tak? Bo mają być większe. Czyli przykładowo biorę sobie ten punkt. 1 jest większy od minus 0 przez 8. Pasuje, tak? Dobra. No i oczywiście bierzemy część wspólną, czyli teraz część wspólna jest bardzo ważna. Mamy tak, delta ma być większa od 0, czyli oczywiście bez tego brzegu, tutaj. I tam miało być też mniejsze, czyli też bez tych brzegów zielonych, tak? Rozwiązaniem jest ten przedział, tutaj, to, między tą parabolą a tym zielonym i cały ten przedział. Tak, ta część wykresu, to. Od tego zielonego w górę. I to jest nasze rozwiązanie. Nie jest proste zadanie. Bardzo rzadko się widuje z tego typu zadaniem. No, jak widać, dało się go zrobić. Bo z jednej strony nie jest aż takie straszne, a z drugiej strony rysować to, kiedy macie C i B, no nie jest takie fajne i przyjemne. No ale nic. Pytania w komentarzach, łapki w górę zawsze mile widziane. A jeżeli podoba się to, co robię, to powiedz o tym kilku swoim znajomym na fejsie, co? No. Dzięki, na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.